Obecnie liczy 26 km, biegnąc przez urokliwe zakątki gminy Klucze. Jednak już niedługo będzie dłuższa o 9 km. Trwają prace przy budowie trasy rowerowej przy Pustyni Błędowskiej. Wiosną przyszłego roku połączy ona trzy malownicze punkty widokowe na tym terenie. Velo Przemsza zintegruje też pustynię z Dąbrowską Pogorią. Magda Sincewicz. Niektórzy już ją testowali, choć prace jeszcze trwają. Pan Jarek robi to z przyjemnością i opisuje swoje wrażenia na facebookowym profilu. Gdzie były szutrowo w obrzeżach, w tym momencie mam już betonowo i tak to będzie wyglądało docelowo też po tej kolejnej części przy pustyni. Będzie o wiele prostsze w utrzymaniu, nada się w końcu podwózki również. Ci, którzy mieszkają w okolicy, już są ciekawi efektów. Właśnie jadę to zobaczyć, więc dużo nie powiem. Ale podobno ma być wokół Pustyni Błędowskiej, tak? Byle nie robili przez środek pustyni, tak z boku może być, a tak na obrzeżach, okej. No fajnie się jedzie po betonie i pewnie też się spaceruje, bo wcześniej tam dużo piasku było, no nie wiem jak teraz będzie. Będzie tak, żeby można było bezpiecznie i łatwo podróżować z jednego województwa do drugiego. Mówimy teraz o połączeniu Pogorii z Pustynią Błędowską. Ta koncepcja zakłada utworzenie takich dwóch ósemek. I te trasy można szacować, że ten główny przebieg, który zostanie wybrany, to będą około 33 km. Nowy odcinek Velo Przemszy będzie biegł wzdłuż pustyni i przez sąsiadujące z nią kompleksy leśne. Trasa rowerowa Velo Przemsza, znaczy jej głównym zadaniem jest łączenie na ten moment trzech punktów widokowych. To jest Róży Wiatrów, Czubatki w Kluczach i Dąbrówki w miejscowości Chechło. Tą odnogą właśnie ma biegnąć w kierunku województwa śląskiego, w kierunku Dąbrowy Górniczej, tak aby w przyszłości połączyć pustynię z Pogorią na terenie województwa śląskiego. Wartość inwestycji to 15 milionów złotych. Ma zostać oddana do użytku wiosną 2025 roku.